CLT to zupełnie inna filozofia, jeżeli chodzi o konstrukcje drewniane, które możemy realizować. Budynki z CLT charakteryzują się większą wytrzymałością niż budynki szkieletowe. Możemy tak samo tworzyć budownictwo hybrydowe, gdzie powiedzmy część realizacji będzie wykonywana w szkielecie, część w CLT. Elementy z CLT charakteryzują się zupełnie inną filozofią jakby wykorzystania drewna. Normalne, klasyczne rozwiązanie, gdzie mamy szkielet, jak sama nazwa mówi, układamy konstrukcja ścian, konstrukcja stropów, składa się z pojedynczych elementów drewnianych, belek, słupów, gdzie sztywność całej konstrukcji uzyskujemy dzięki poszyciu, płytami konstrukcyjnymi jako OSB. Natomiast CLT jest to element, można tak nazwać, zlitego drewna. Jest to drewno łączone krzyżowo, klejone, trasowane, strygane, gdzie stosując jest, traktujemy je jako tarczę usztywniającą. Budynki z zastosowaniem tych elementów możemy wznosić o wiele większe niż w przypadku konstrukcji szkieletowych. Zakładamy, że 8 kondygnacji nie będzie dla nas większym wyzwaniem. Budynki realizowane z CLT nie mają większej złożoności, nie są bardziej skomplikowane niż budynki realizowane w szkielecie. Wbrew pozorom są, nazwałbym, prostsze, tak? Bo korzystamy z jednego jednorodnego elementu konstrukcyjnego, którym jest właśnie drewno CLT. Natomiast cały pomysł wykorzystania tego elementu daje większe możliwości konstrukcyjne. To jest po prostu taka wartość dodana do naszego produktu. To jest, wydaje mi się, że niewiele firm na rynku jest w stanie połączyć te technologie. Nie ma takich rozwiązań, gdzie może równolegle wprowadzać na rynek odmienne technologie konstrukcji, konstruowania budynków. Budowanie w ten budynek, w tych miejscach, gdzie potrzebujemy ustabilizować ten budynek, właśnie ścian w konstrukcji CLT, spowoduje po prostu zwiększenie jego bezpieczeństwa, łatwiejsze planowanie projektowania i łatwiejsze wykonawstwo.